Paweł, pierwsza odsłona spotkania pucharowego z Legią to był jeszcze efekt i pochodna zmęczenia z konfrontacją z Gliwickim Piastem, czy też już myślenie o wizycie w Lesznie? A czy nie powinniśmy sobie tego tak tłumaczyć, bo pierwsza połowa była w naszym wykonaniu bardzo słaba. Dawno tak nie widziałem, może faktycznie gdzieś ten efekt tego, że z Piastem zagraliśmy super, ale nie powinno się to w ogóle wydarzyć, więc za wiele lepiej o tej pierwszej połowie nie mówić, tylko ją jak najszybciej wymazać, a najlepiej zobaczyć wszystkie błędy i sobie wyjaśnić, bo może dobrze z drugiej strony, bo czasami, że to się dzisiaj stało, a nie w jakimś fragmencie blisko play-offa, nie daj Bóg w play-offach i to tak naprawdę szybko sprowadza nas na ziemię, że po świetnym meczu tutaj rozegranym jeszcze w niedzielę, dzisiaj możemy zagrać fatalny, na szczęście zwycięski mecz. Czy kapitan drużyny może uchylić rąbka tajemnicy i tajemnicy szatni? Co wydarzyło się w niej w przerwie między drugą, pierwszą a drugą odsłoną, bowiem na drugą połowę wyszedł całkiem inny rekord? Tak, ale wyszedł inny, ale tutaj nic szczególnego się nie wydarzyło w szatni. Po prostu pewne rzeczy, założenia, które powinniśmy realizować od początku, powiedzieliśmy sobie, że trzeba w tej drugiej połowie wejść i te 20 minut, bo niestety teraz tego czasu mamy mniej niż od początku meczu. Mieliśmy 40, mamy 20 minut, więc teraz w naszych głowach, w naszych nogach, żeby po prostu w tym skróconym czasie zrobić to, co do nas należało jakby w całym meczu. Udało się to, wygrywamy skromnie, ale wygrywamy, awansujemy i to jest najważniejsze. Przed Wami kolejne dwa odcinki starć rekord Piast. No tak, już się nie możemy doczekać. Znowu przedsmak playoffów. Zobaczymy. Powodzenia. Dzięki. Tymczasem Klaus, słupek, dwa słupki w jednym strzale. Jeszcze szansa, gol! Legia na prowadzeniu, Lele zdobywcą gola. Może teraz Legia jest troszkę mniej w natarciu, natomiast no, tą sytuacją zasłużyła sobie na bramkę i dobry stały fragment gry. Potem poprawka Klausa od dwóch słupków. Utrzymana piłka w boisku, czuwa i gol! Bramka chyba samobójcza Gustavo w tej sytuacji. Legia 2, rekord 0. Pachnie tutaj niespodzianką. Na pewno sporo sił tutaj legioniści będą musieli poświęcić, aby... No i teraz szansa dla Zeidlera i szybko, błyskawicznie rekord wraca do gry. Zmieścił tę piłkę między nogami warszawskiego Michał Zeidler. Mamy już tylko 2-1, a minęły 23 sekundy. Proszę zobaczyć, co tam się wydarzyło. Nawrat. Brawo do teraz. Marka. Świetnie odwrócił się kierunkowo w stronę bramki rywala. Teraz dobra szansa dla rekordu i poprzeczka po uderzeniu Pawła Budniaka. Rakic. Zastawnik. Świetnie do Mateusa. Mateusz i znów kuruje tutaj Tomasz Warszawa. Zastawnik mocno! Szczęśliwa bramka Zeidlera! Jest dublet czeskiego zawodnika. Tomek, najwyraźniej znakomicie czujesz się w klimacie cygańskiego losu. Zgadza się. Tak jak zawsze mówię, jest to moja druga ulubiona hala w lidze po naszej i bardzo lubię tutaj grać. Pomimo dzisiaj porażki myślę, że możemy z podniesioną głową jechać do domu, bo zagraliśmy dobry mecz. Jak patrząc na naszą sytuację kadrową, starczyło nam sił widocznie na te 30 minut i to wynik pokazał końcowy. Gratulacje dla rekordu i życzę im powodzenia w kolejnych rundach. Bartek, trochę nieoczekiwanie. Długimi fragmentami był to mecz bramkarzy. Historia spotkań z Legią pokazuje, że jak graliśmy z nimi w lidze, to zawsze nam się z nimi ciężko grało, dzisiaj się to potwierdziło, nie wiem, może to jest jakieś taka drużyna, która nam nie leży, szczególnie u siebie, gdzieś mamy ciężkie te początki, na szczęście wygrywamy. A może powinniście mecze ze stołeczną Legią rozpoczynać od wyniku 0-2? Może by to coś przyniosło, ale wolimy jak jest 0-0 i musimy poprawić swoją grę, szczególnie z tym zespołem, bo wiemy, że no, trochę nam nie leży. Z czego wzięła się taka niemrawa gra w pierwszej odsłonie spotkania? No, ciężko mi powiedzieć. No, wszyscy wyglądaliśmy, można powiedzieć, przeciętnie. Może taka dyspozycja dnia akurat wszystkich. No, nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć, czemu tak to wyglądało. W półfinale czeka nas dwumecz z Gliwickim Piastem, czyli odcinek 3 i 4 bielsko-gliwickiej konfrontacji w tym sezonie. No tak, w tamtym roku graliśmy z Lubawą, w tym roku gramy z Piastem. No, myślę, że będą ciekawe pojedynki, na pewno do nich się lepiej przygotujemy i na pewno lepiej w nie wyjdziemy niż dzisiaj. Gratuluję awansu. Dziękujemy bardzo.